Dzień dobry. Episodion 3. Jocasta skarży się Apolinowi, że jest bezradna i nieszczęśliwa. Potrzebuje jego pomocy. Pojawia się posłaniec z Koryntu. Szuka Edypa. Pyta o miejsce jego zamieszkania. Jocastę. Chór wskazuje mu na żonę, dzieci i właśnie mieszkanie. A Jocasta podejmuje z nim rozmowę. I posłaniec mówi, że przynosi dobrą nowinę. Pyta zatem, jaka to nowina. Otóż mieszkańcy ismeńskiej krainy chcą, aby Edyp został ich władcą. Umarł bowiem Polibos, poprzedni władca, który był jego ojcem. Jocasta przekazuje wieść mężowi. Mąż dowiaduje się od posłańca, że tenże Polibos umarł ze starości. Edyp dochodzi do wniosku, że wszystko jest nieprawdą, zatem, bo przecież skoro jego ojciec dopiero teraz umiera, to nie mógł być jego zabójcą. Opowiada posłańcowi historię swojej przepowiedni, mówi o tym, jak odszedł z domu, a posłaniec na to, że Polibos nie był jego prawdziwym ojcem. Został bowiem odnaleziony Edyp w lesie w Jarach przez tego właśnie posłańca, a zaniósł go tam pewien pastuch, sługa Lajosa. Niemowlę miało okaleczone stopy i potem można go w tej chwili rozpoznać. Przerażony Edyp chce ściągnąć tego pastucha, który pasał wtedy trzody. Jocasta odradza takie działanie, ale on zwraca się do chóru z prośbą o pomoc w tym działaniu. Jocasta wybiega, uważając, że prawda nie przyniesie nic dobrego. Kończy się to znowu z Stasimonem, a potem będzie Episodion 4 i wszystko zostanie rozwiązane. Na razie tyle. Dziękuję za uwagę, zapraszając na następne lekcje. Do zobaczenia!